Ukraińska modelka Anastasia Pokreszchuk przez ostatnie lata poddała się wielu zabiegom medycyny estetycznej. Pomimo tego, że 32-latka całkowicie zmieniła swój wygląd, nie zamierza poprzestać na aktualnym wizerunku i planuje kolejne operacje. Właścicielka największych kości policzkowych na świecie. Anastasia Pokreszchuk swoją przygodę z modyfikacjami ciała rozpoczęła w wieku 26 lat. Wówczas zapragnęła uwypuklić kości policzkowe. Efekt zabiegu był dla niej na tyle zadowalający, że kobieta postanowiła poddać się kolejnym operacjom. Po tym, jak wypełniono mi policzki i zobaczyłam zmiany, zakochałam się w nich, wspomina modelka. Do tej pory Anastasia zdecydowała się na wypełniacze w ustach, policzkach i kącikach ustęp. Dodatkowo postawiła na liposukcję i wysmuklenie nóg oraz powiększenie biustu i szczepienie implantów mięśni brzucha. Według dziennika The Sun 32-latka na sam botoks wydała ponad $2100. Anastasia wielokrotnie podkreślała, że to nie koniec operacji, które planuje zrobić. Zdaniem modelki kształt jej kości policzkowych nie jest jeszcze zadowalający. Możesz pomyśleć, że są za duże, ale myślę, że są trochę małe, muszę je wkrótce odświeżyć, wyznała Anastasia. Anastasia Pokreszchuk ofiarą operacji plastycznych. Kiedyś wyglądała zupełnie inaczej. Na prośbę fanów modelka pokazała, jak wyglądała, zanim zdecydowała się na szereg operacji plastycznych. Przed licznymi zabiegami Anastasia była ładną kobietą, niestety eksperymentowanie z wizerunkiem nie wyszło w jej przypadku najlepiej. Prywatnie Anastasia jest w związku z popularnym blogerem Aleksiejem Myrounenko, który, tak jak ona, jest wielbicielem medycyny estetycznej. Mężczyzna również przeszedł szereg operacji. Podobnie jak jego partnerka chętnie dzieli się ze swoimi obserwatorami na Instagramie zdjęciami i nagraniami z zabiegów. Więcej artykułów dotyczących operacji plastycznych, gwiazd i spraw codziennych znajdziesz na stronie głównej gazeta.pl.